Hello, z tej strony Denolak55, a to jest jedna z moich najulubieńszych gier wszechczasów. Crash Team Racing. Bardzo, bardzo stara gra, jak widać. Nawet bardzo stara, bo jest ona pochodzi z PS1 i jest z 1999 roku. Fucking shit tutorials! Dobra, i słuchajcie. Dlaczego nagrywam to? Ostatnio tak pomyślałem, że zagrałbym jakąś fajną gierę. W sumie mam jeszcze swoją PS1 i tak. Ostatnio, kurczę! Właśnie zagrałem sobie w Crasha. Crash Bandicoot, Crash Team Racing. Cała seria Crasha jest w sumie znana przez starszych graczy bardzo dobrze. Była to jedna z najlepszych, a to najlepszych platformówek wszechczasów. Niestety skończyło się. Niestety kontynuacji się nie doczekaliśmy do teraz, a firma, która tworzyła części z Crashem, co dziwne, nadal jest to teraz i jest znana z takiej produkcji jak Last of Us. Nie, The Last of Us, o właśnie, czyli Naughty Dog. Nawet logo mają to teraz te same. Dobra, w każdym bądź razie, oprócz tego, że chciałem wam pokazać tą grę, chciałbym też pokazać, jakim jestem Nicoxem. To jest gra z mojego dzieciństwa. Jak dostałem PS1, to była to jedna z pierwszych gier, w którą zagrałem i zakochałem się do niej i nawet do teraz zdarza mi się nią zagrać. Podobnie jak w World Racing 2. I trochę może się tak przechwalając, ale zbytnio się nie przechwalam. Dobra, przechwalam się, ale nie na poważnie, a tym razem, no cóż, ciężko by mnie tu nie nazwać, że tak powiem, koksem, więc o kurde, nie o to mi chodzi. Więc wezmę sobie jakiś właśnie arcade, single, jeden gracz i ustawimy na poziom w hard, słuchajcie. Wezmę sobie Crasha, bo to jest moja ulubiona postać. I wezmę jakąś taką trasę, na przykład tą. Ustawię na 7 okrążeń i przedstawię wam, jak ja tutaj dubluję boty. Dokładnie słyszeliście. Dubluję boty. Jestem takim koksem w tą grę, że normalnie mogę je zdublować. Nawet zdarza mi się, że dwa razy je zdubluję, ale to naprawdę muszę perfekcyjnie jechać. Słuchajcie. Gameplay jest dość ciekawy tej gry. O fuck, mały błąd. Zaczepiłem o ścianę. Teraz na przykład pamiętam ten skrót. Ciach, ciach, ciach. Trzeba unikać takich beczek i różnych pierdół. Są po drodze skrzynki, w skrzynkach mamy. O fuck. Różnego rodzaju. Przedmioty, którymi możemy atakować naszych przeciwników. Tutaj mi się wylosowało TNT, ono jest dość słabe. Po osiągnięciu 10 jabłek, tam na górze macie, obok liczby okrążeń, te bronie zostają ulepszone. Teraz spróbuję. Niestety tak dobrze mi nie idzie na PC-cie, jak na konsoli. W ogóle podłączyłem swojego... Fucking shit! Dobra, już... Zdublowanie będzie wyjątkowo teraz ciężkie, ponieważ wjazd ten skrót oznacza... Ja pierdzielę, jeszcze jakiś lag. Dobra, czekajcie. Może od nowa spróbuję, jeśli pozwolicie. Spokojnie, wyścig nie powinien zbyt dużo trwać. Jedno okrążenie około 2 minuty. O, dobra. Zawsze jak nagrywam, mi nic nie wychodzi. Jakaś presja lub coś w tym stylu. What the fuck. I jak widzicie, mam coś z rodzaju Nitra Boosta. Zdobywamy je raczej... What the fuck. Dzięki
wysokim, bardzo wysokim skokom, właśnie takim driftowaniu i używaniu jeszcze drugiego przycisku, żeby zwolnić. Tam na dole macie taki pasek, który się ładuje. Jak jest czerwony, to mam boosta. Niestety mogę go użyć tylko 3 razy, więc na jednym zakręcie muszę się starać jak najwięcej tego boosta mieć i utrzymywać... Oh fuck, błąd. Znowu. I utrzymać tak jak teraz jest. Taki wielki, wielki ogień z rur wydechowych. W ogóle tutaj jeździmy go-kartami, jak, tak jakby... O, no, świetnie, dostałem boosta w butelce. No, w dupę. Nie. Pobić. Dobra, ja się nie będę powtarzał. Spróbuję przynajmniej ich raz zdublować. A jak widzicie, już zostawiłem ich w tyle, mimo iż to jest poziom hard. Więc... Wow. Na konsoli mam 100% zrobione. I nawet czasówki, które są najcięższe w tej grze, dla mnie nie są żadnym wyzwaniem. Chciałem kiedyś, jakby było możliwość, żeby przez emulatora grać online na split screenie, bo kiedyś w gry na multi się grało poprzez właśnie split screen, czyli podzielony ekran, jeśli ktoś niedoinformowany. I możliwe, że ktoś wymyśli... W sumie ten emulator do PS-a jest ciągle rozwijany. Kiedyś go ściągałem, to była chyba wersja 1.8. Teraz jest wersja 1.9. Ciach. Niestety mam jeszcze drobne lagi. Dlatego, że próbowałem jakoś polepszyć tą grafikę, bo w rzeczywistości wygląda jeszcze gorzej. Tutaj jakieś filtrowania, niefiltrowania udało mi się włączyć, dzięki czemu gra wygląda jeszcze w miarę. A, bo w rzeczywistości, jak na początku włączyłem bez niczego, gra była strasznie spikselowana. O, już powoli ich doganiam, a to jest dopiero czwarte okrążenie. A, cisnę. Naprawdę, wam powiem, że takie ciężko, bo to jest gra w sumie przeznaczona dla głównie dla odbiorców młodych. Właśnie takich, jakich ja byłem kiedyś. Ale nawet weterani tutaj mogą znaleźć sobie wyzwanie. Jak widać, moim wyzwaniem jest próba zdublowania botów. Powiem wam, że ten skrót mi strasznie dużo daje. Jak na razie w miarę perfekcyjnie jadę. O, zapomniałem, jeszcze jeden trik jest na tej trasie. Wszystkie te trasy w sumie znam na pamięć, kurde. Pięknie. Bam. I ciśniem dalej. Drift, yeah, puu. Oj, escape, what the fuck. I ciśniem dalej. Puszczę sobie kulę do tyłu. Żeby puścić kulę do tyłu, ona poprzez naciśnięcie... Fucking shit! A w sumie wszystkich zdublowałem. Dobra. Ale jakby nie te dwa błędy na chyba drugim i teraz na tym szóstym okrążeniu, powiem wam, że mógłbym ich... O, fucking shit, i dupa. To mógłbym ich jeszcze drugi raz dublować. A przynajmniej tego ostatniego, co tam jedzie. On trochę odstaje, powiem szczerze. Jep, ciach, 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 jebo. Nie wiem czemu, ale ta gra naprawdę daje mi tyle frajdy. Mogę, nie wiem, jeździć tutaj wyścigi ciągle, nie? Trochę jak w Wordzie Privy ze znajomymi. Oj, zwaliłem. A, i jeśli usłyszycie, a raczej zauważyliście, przy ostatnim okrążeniu przyspiesza muzyka. Okej. Okay. Jak widać, pierwsze miejsce! Yeah! Udało się, w 4 minuty 48. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o kokrzenie w właśnie CTR-ze, że tak powiem, w skrócie, to... mało jest jakichś takich profesjonalnych filmików. W sumie nawet ich nie szukałem.
Ty kurczę, ty te wygładzenie naprawdę dało. Te flagi były takie pikselowate, bo na PS jedynce była rozdzielczość chyba 240p. Okej, może spróbujmy inny wyścig, ale może tym razem mi pójść gorzej, bo naprawdę przy tym męczą się palce. W ogóle musiałem podłączyć twojego starego pana, naprawdę starego pana, który jest podobny do tego, przypomina tego z PS jedynki. Różni się po prostu cyframi, kolorem i znaczkiem. Teraz może spróbujmy jakąś inną, fajną mapę, którą znam. O, na przykład tą. To jest ma wymagana mapa. I znalazłem tutaj jeden glitch, który wam pokażę. Glitch, który skraca mi strasznie drogę. Wszystkie glitche i tak dalej osobiście sam znalazłem. Mam w tej grze chyba przegrane z ponad 1000 godzin, o ile nie 2000. No, dobra, palę już to. I tak wygram, czy tak, czy siak. Rakiety? Po co mi rakiety teraz? Ciach, ciach, ciach. Kurde, i zabrał mi skrzynkę. Zasrany Tiger. Dobrze pamiętam, że się nazywa. I patrzcie teraz na to. Albo czekajcie. Na razie w... Kurde, po cholerę wziąłem się do okrążeń, zapomniałem. Na razie pojedę normalnie. Pójście tam przed tym, trochę przed tym wielkim wyskokiem. Taki wyskok przed tym wielkim wyskokiem, nie? Przynajmniej wam powiem kiedy. No, ciach, drift i nitro, 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 trzy razy jeszcze na panele. Te takie zielone, które także dają nitro, dodaje mi jeszcze podwójną moc i na fulla ciśniemy dalej. Nie wiem, czy ktoś byłby w stanie mnie pokonać, także naprawdę. O, lag znowu. Przez to nie trafiłem w boosta. Nitro. Nie wiem, jak to nazwać. W grze nie jest to opisane, jeśli o to chodzi. Po prostu widać to, co widać. Możemy to nazwać, jak chcemy. Dobra. Kurde, w drifta nie strzelam. W ogóle dziwnie tutaj się w drifta chodzi. Żeby wejść tutaj w drifta, trzeba podskoczyć i skręcić w tą stronę. O, czekaj, spójrzcie teraz. Przedtem pojechałem do prosto, teraz pojedziemy tak. Ciach. Skróciłem sobie drogę o dobre 5 sekund, o ile nie 10. Dzięki czemu boty raczej już mnie nie dogonią. Nawet jakby normalnie jechał, to by mnie nie dogoniły. Co dopiero skręcając. Bardzo chętnie bym wam pokazał resztę gier spod serii Crash Bandicoot. A nawet mógłbym zrobić serię, jeśli byście bardzo tego chcieli. Ale to może w dalekiej przyszłości. Bardzo dalekiej. Może za rok, może za dwa. Zależy od tego, ile was będzie i czy będziecie chcieli, żebym coś takiego dla was nagrał, nie? Oczywiście z serii z CTR-a średnio da się robić. Ogólnie jeśli chodzi o gry wyścigowe, moim zdaniem robienie serii z gier wyścigowych jest dość, że bardzo ciężkie, bo w sumie trzeba dużo mówić. Dużo mówić. W jakimś sensie? Tak naprawdę na ekranie nic fascynującego się nie dzieje, w przeciwieństwie do na przykład FPS-ów, strategii na RTS-ów. Czy nie wiem, czy chociażby RPG-ów, nie? Bo tutaj jeździmy sobie, jeździmy i nic takiego. Jeśli chodzi o na przykład serię Need for Speed lub coś w tym stylu. Ale w przypadku na przykład CTR-a jest inaczej, bo trochę inaczej, bo nadal ten gameplay może być dla was nużący oglądając. Dlatego, że no, niby robi, dzieje się coś, jakieś skoki, wyskoki i tak dalej, znowu sobie skróciłem drogę o nie wiadomo ile, nawet nie wiem, czy ich już nie zdublowałem przypadkiem.
Nie, chyba jeszcze nie. Oni są na rondzie. Dobra, to... Ale już jestem blisko. Na rondzie. Takim kołowym czymś. Zostawiamy znowu tutaj. Są miejsca, które boty zawsze przejeżdżają i właśnie zazwyczaj tam zostawiam się te przedmioty, które się zostawia, bo jak jest się na pierwszej pozycji, to się głównie losuje właśnie TNT albo taką buteleczkę. Taka buteleczka, ona jest zielona, spowalnia, czerwona dojrze, w sensie, zielona hamuje do zera, w sensie prawie do zera, a czerwona to samo robi. Plus do tego pojawi się nad tobą czarna chmurka, która sprawia, że jedzie się wolniej. To tak jakbym był zgnieciony, jak widzieliście na poprzedniej trasie. Dobra, miałem nie jechać całego wyścigu, ale już przejadę. Ale chciałbym się zmieścić poniżej 20 minut. Czekajcie, miałem jakiś temat i go nie skończyłem. Coś o grach wyścigowych, o tym, że... O gameplayach z gier wyścigowych. To może jakoś... Wrócę do tego, to mi się przypomni. Więc gameplaye z gier wyścigowych dla mnie są trochę nużące, bo tak naprawdę na ekranie się nic ciekawego dzieje. Na pewno znacie Luzka, mojego znajomego, kolegę, który także robi gameplaye. Gameplaye, let's playe, wszystko robi. I... On na przykład robi serię z Need for Speed Underground 2. Skraca filmiki. W sensie jak są wyścigi, to jeśli coś się ciekawego dzieje, on to zostawia. Jeśli wyścig, jest jakiś element wyścigu, o, nie przejechali, to... Ty, już ich zdublowałem. Kurde, ciągle przerywam ten temat. To ucina to. Ja, jeśli chodzi o let's playe z gier wyścigowych, raczej nie będę robił, chyba że gra swoim gameplayem będzie bardzo ciekawa, jak na przykład NFS The Run. Jeszcze mógłby być w miarę. Którego w sumie nie posiadam i nigdy nie grałem. I w sumie chciałbym zagrać, nie ze względu na to, że jakaś fajna gra fajnie się ściga, tylko ze względu na fabułę. O kurde, nie wskoczyłem. No, dupa. Okej. No to już pojedziemy normalnie, no. No i NFS The Run, i z tego najwyżej mógłbym zrobić gameplay, chyba że znajdę jakąś inną, bardzo ekscytującą grę wyścigową. Czekajcie. Ale zapytacie się mnie, a przecież robić z inne filmiki z tego, z Worda, nie? Ale to nie są let's playe, chodzi mi głównie o let's playe. Gameplaye nie ma problemu, gameplay ma przedstawić grę, a nie przedstawiać karierę lub coś w tym stylu, nie? Pierwsza pozycja znowu, no jak, taki koks jak ja zawsze na pierwszej pozycji, nieważne gdzie. No. I let's playe są to właśnie nużące pod tym względem, że często są wyścigi, które na których zbytnio się nie dzieje. Ale w sumie Lusek to ładnie wymyślił poprzez odcinanie i pokazywanie tylko tych elementów, które się dzieje, na przykład tuning, czy jakiś ciekawszy wyścig lub inne takie maile. Ale dobra, to chyba zakończę na tym temat i zakończę na tym gameplay. Taki, no, gameplay w sumie z Crash Team Racing, jednej z najlepszych gier z mojego dzieciństwa, jedna z moich najulubieńszych gier, aktualnie nawet. I chciałem naprawdę wam ją przedstawić. No, no to tyle. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lelowaty guzik. Czekam na wasze oceny na temat tej ciekawej gry, jak dla mnie. I na oceny. Czy wam się podobał filmik? Oczywiście. Dobra. Więc nara.